wtedy, kiedy tą walką się podjęłam, to miałam 50 lat. Mhm. Czyli to moment krawatki, pani mówi? To często, tak. To często myśli się, że Boże, to już kobieta, ale dziewczynki wtedy były jeszcze naprawdę małe. Czyli Ryszarda powraca. Mhm. Widzi siebie pani znowu w butach Ryszardy? Absolutnie. Mhm. Absolutnie. Po wielu latach myślę, że to mogłoby mieć sens. Mhm. I mam taką wybuchową rolę, że tak powiem, bo jest to kucharka, celebrytka, szalona, wspaniała, uwielbiana. I odejście jej było bardzo dla nas ciężkie. To bardzo dziękuję, że pan o to pyta, bo to było dla mnie ciężkie, ale tym bardziej jeszcze cięższe, dlatego że to było bardzo ciężkie dla moich córek. Mhm. Nie wiem, czy to pytanie teraz nie przekroczy pewnej granicy, ale słuchając tego, co pani mówi, zastanawiam się, czy teraz, na chwilę obecną, kiedy tu siedzimy, czuje pani już teraz brak strachu w sercu? Czy pokusiłaby się pani o takie stwierdzenie? Nie boję się. Mhm. Nie boję się. Pani Kasiu, na samym początku chciałem bardzo panią powitać i na początku powiedzieć taką refleksję od siebie, że czuję się ogromnie uprzywilejowany i jest dla mnie to ogromny zaszczyt, że mogę sobie z panią porozmawiać taką dłuższą chwilę w takich normalnych, spokojnych warunkach. Dzisiaj spotykamy się oczywiście z powodu pani nowego zawodowego projektu. Także na sam początek zacznę... Jednego z nich. Jednego z nich. Tak. I tym projektem, z powodu którego się spotykamy, jest serial To nie ze mną. I wiem, że pani dołącza do obsady drugiego sezonu tego serialu. I bardzo przez wiele lat postanowiłem, że proste pytania są najlepsze, dlatego zastanawiam Absolutnie. Się... Dlatego zastanawiam się, kim będzie pani postać i jak bardzo namierza w tym serialu. No to jest takie guest appearance tak naprawdę. Nie wiem, czy tak dołączam, pewnie się pojawię, szczerze mówiąc nawet nie wiem, czy w jednym odcinku, czy w kilku, ale jako taki guest appearance, guest po prostu na moment. Mhm. I mam taką wybuchową rolę, że tak powiem, bo jest to kucharka, celebrytka, szalona, wspaniała, uwielbiana, podziwiana, a jednocześnie pokazana też w bardzo fajny sposób, że nie wszystko zawsze idzie tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali i jakbyśmy chcieli, i jak w dobie tych mediów społecznościowych myślimy, że tak to idzie. Przychodzi mi na myśl naprawdę bardzo dawny film, fantastyczny oczywiście, ta moja postać w To nie ze mną, w serialu, jest minimalna, ale przychodzi mi na myśl naprawdę cudowna inspiracja, Devil Wears Prada, mhm. Devil Wears Prada, czyli diabeł ubiera się u Prady. Sprzed wielu lat film, chyba nawet nie pamiętam, czy z lat 90., czy nawet z 2000., z początku 2000., gdzie wspaniała aktorka grała główną rolę, Meryl Streep. I to jest coś takiego, nigdy nie zapomnę jej postaci, która była po prostu właśnie, była celebrity i tak dalej. Ona grała naprawdę wspaniałą postać, ale nagle były sceny, gdzie jest, że tak powiem, rozebrana, mhm. rozedrgana, rozbrojona, w ogóle nie to, co normalnie mhm. chcemy widzieć, chcemy oglądać, czy w ogóle oglądamy, a tym bardziej tyle lat później, w dobie właśnie social mediów. Internetu mm. i social mediów, kiedy nagle to wszystko jest tak bardzo wystawione na widok publiczny? Wystawione na widok publiczny i takie zakłamywane też. A nagle tutaj w tej mojej postaci, i to jest bardzo fajne, to jest na tyle komediowe, ale też groteskowe i też dramatyczne. Że nagle widzimy tę kobietę, która funkcjonuje w tym całym świecie blichtru i fantastycznie się w tym porusza i tak dalej, ale nagle po prostu jest rozbrojona i bezradna i nagle jest taka biedna i to jest fajne. Nie wiem, na ile w montażu i w tym wszystkim to będzie ukazane, ale tak do tej postaci podchodzę i tak ją gram. Dobrze się pani... Nie stricte komediowo. Właśnie chciałabym, żeby to było... Znaczy, bo serial jest i ma te wszystkie elementy i na pewno moja postać jest w zapisie wyjątkowo komediowa, ale no, taka jest moja natura, że zawsze to ziarno dramatyczne muszę tam wsadzić. Nie jest też tajemnicą i wiem, że ma pani w tym serialu sceny z Tomaszem Karolakiem. Kiedy dowiedziałem się o tym, pomyślałem sobie, że temperament Katarzyny Figury w połączeniu z temperamentem Tomasza Karolaka to musi być tak wybuchowe połączenie. I czy teraz wyprowadzi mnie pani z tej tezy? Czy mam rację? No, za chwileczkę gramy kolejne sceny, więc jeszcze to się tak bardzo nie rozwinęło, ale myślę, że się rozwinie. No, Tomka uwielbiam, bardzo go cenię jako aktora. I nie mieliśmy przed laty zbyt... Znaczy, nie, nasza znajomość trwa od kilkunastu lat, ale spotkaliśmy się na przestrzeni tych kilkunastu lat kilkakrotnie w różnych realizacjach filmowych. I to jest po prostu genialny aktor o fantastycznym potencjale, właśnie zarówno komediowym, jak i niezwykle dramatycznym, taką fantastycznym wspomnieniem moim z naszej współpracy było Siedem uczuć Marka Koterskiego, gdzie graliśmy, że tak powiem, arebur, czyli my starsi, no, oczywiście Tomek jest młodszy ode mnie, ale starsi ludzie graliśmy nagle dwunastolatków, zamienialiśmy się w tej jednej klasie i to było po prostu coś niezwykłego, bo to było bardzo trudne zadanie i na tyle, na ile mogliśmy to groteskowo, znowu komediowo zagrać, ale musieliśmy też w to wprowadzić jakieś poważne tematy, także teraz jesteśmy razem tutaj na planie. Jestem przeszczęśliwa. Mam nadzieję, że również w teatrze spotkam się z Tomkiem i jeszcze nie jeden raz w różnych filmach. Wiem, że on akurat w To nie ze mną gra dużą rolę. Tak jak powiedziałam, moja rola jest taką... Epizodem. No tak, guest appearance. Nie wiem, czy epizodem, nie nazwałabym to tak, aż tak drastycznie, ale... że jest właśnie takim guest appearance. Nie wiem, jak to... Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. Występem gościnnym. O! Voilà. To kiedy teraz pani powiedziała o filmie Siedem uczuć, słucham tego, co pani mówi i w moim poprzednim miejscu pracy, przy promocji filmu Siedem uczuć, kiedy rozmawiałem z Miśkiem Koterskim, który również grał w tym filmie. Główną rolę. Powiedział mi odnośnie pani taki cytat, który teraz zadźwięczał mi w uszach, kiedy pani słuchałem, że on, jaki młody chłopak, kochał się w pani i miał powieszony pani plakat na łóżkiem. I zastanawiam się, czy obiły się pani słowa Miśka, który właśnie powiedział to nam i jak pani wspomina spotkanie z Miśkiem? Bo to, że Marek Koterski jest wybitnym reżyserem, to wszyscy wiemy, ale Misiek też jest wspaniałą postacią. Tak, akurat tego nie słyszałam i bardzo miło mi to jest usłyszeć. Marka znam od lat, Marka Koterskiego, i bardzo cenię jego twórczość niezwykle, bo to jest kino autorskie, które jest absolutnie niezwykłe i prawdziwe i komiczne, i groteskowe, i ironiczne, i dramatyczne, i do głębi właśnie prawdziwe. I to nie tylko Siedem uczuć, ale przede wszystkim I Love You z Czarkiem Pazurą zagrałam właśnie w filmie w 98-99 roku. Boże, dawne dzieje, w ubiegłym wieku. O, cholera. Ale to był przepiękny film też. I występowałam również epizodycznie Wszyscy jesteśmy Chrystusami. No i Siedem uczuć to była troszeczkę większa rola, ale tam był taki zespołowy nasz bohater, czyli te dzieciaki, czyli te staruchy, które grały dzieciaków. Fantastyczny film, jeżeli nie widzieliście Państwo. Ja widziałem. Tak, ale jeżeli Państwo nie widzieliście, to musicie koniecznie ten film zobaczyć. Siedem uczuć Marka Koterskiego. Niezwykły film, bardzo mądry i wspaniały. Więc w ogóle ten związek z Koterskimi, muszę tak powiedzieć, jest bardzo ważny, bo też nie byłoby Miśka Koterskiego bez Marka Koterskiego. A Marek Koterski jest absolutnym mistrzem kina autorskiego, niezwykłego, bardzo mądrego. To jest coś niezwykłego. Cofnę się do Studia Wirtualnej Polski, w którym gdzie na kanapie u mnie był około pół roku temu Cezary Pazura, który również o Pani opowiadał. Oczywiście, Cezary jest... Cezary jest the best. I oczywiście Ryszarda Siarzewska jest tak kultową postacią w świadomości... Obok Killera w świadomości Polaków, że kiedy siedział naprzeciwko mnie Cezary Pazura, powiedział, że cycki se usmasz to był tekst, który Czarek wymyślił na planie Killera, który wszedł do scenariusza. To prawda, to czego dążę, Pani Kasiu? Że gdy opowiadał mi o tym... Ale na przykład w Killerach 2 sama się związałam, sama się rozwiążę. Absolutnie ja wymyśliłam. Czyli Juliusz Machulski też dawał taką przestrzeń na... To jest cudowny reżyser. Juliusz Machulski jest najwspanialszym reżyserem, jakiego mogę wspomnieć, i znamy się od King Size'u, czyli zanim zagrałam w Killerze 10 lat, prawie 10 lat później. No nie, przesadzam, bo Killer, przepraszam, King Size był 87, 88, a Killer był 95, 96, 7, no właśnie, no, tak mniej więcej 10 lat później, ale czyli Julka znam, ja w ogóle tak naprawdę Julka znam w ogóle od bardzo dawna, bo jako dziecko razem z Małgosią Bogdańską, z którą się uczyłam w podstawówce. Małgosia, ja chciałam być pisarką, ale Małgosia chciała być, Małgosia Bogdańska, wspaniała aktorka, żona Marka Koterskiego od wielu lat. Ale wcześniej myśmy się poznały w ławie szkolnej. Myślę, że ta nasza znajomość też była gdzieś tam inspiracją do Siedmiu uczuć też, gdzieś tam, ale wiele lat później. Ale mówię o latach, kurczę, 70. ubiegłego wieku. Okej? I ja z Małgosią, ja chciałam być pisarką, ale Małgosia chciała być aktorką. I to ona mnie zaciągnęła do koła amatorskiego, które było stworzone przy Teatrze Ochoty. To koło amatorskie było prowadzone przez panią Halinę Machulską, żonę Jana Machulskiego, rodziców Juliusza Machulskiego. I tam jako dzieciaki ja i Małgosia, albo Małgosia i ja, zaciągnęłyśmy się, zdałyśmy egzamin i naszymi pierwszymi rolami były Przygody Kubusia Puchatka. Obie byłyśmy bardzo chude, ja wiem, że to w to trudno uwierzyć w tej chwili, ale byłam bardzo chudym dzieckiem i ja zagrałam Kubusia Puchatka, czyli miałam tą tylko buźkę i miałam taki kostium napakowany. Małgosia zagrała prosiaczka, więc też była chudym dzieckiem. I to były nasze pierwsze aktorskie role, gdzie Juliusz Machulski, troszeczkę od nas starszy, nastolatek, nas oglądał. I później mijały lata Myśmy stały się aktorkami. Małgosia studiowała w łódzkiej szkole filmowej, ja studiowałam w warszawskiej szkole filmowej, a Juliusz już był na reżyserii w filmówce łódzkiej. I właśnie później przyszedł King Size. I tam zagrałam jedną z głównych ról, ale Juliusz już mnie znał i to było coś niesamowitego. I później, wiele lat potem, właśnie jest Killer i ja już jestem w Los Angeles, dobrze? Jestem w Los Angeles. I nagle dostaję telefon od Juliusza Machulskiego i Juliusz mówi: słuchaj Kasia, robię teraz taki film o tytule Killer. I jest taka postać Ryszarda, Siarzeska, Rysia. I teraz tak mnie podszedł. Mówi, ja to proponowałem kilku aktorkom, ale żadna z nich nie chce tego zagrać, więc może ty się zgodzisz. I oczywiście naturalnie myślę, że to były takie fajne podchody. I przeczytałam, rozszerzyliśmy tę rolę, rozszerzyliśmy tę rolę. Właśnie te cycki sobie usmasz i parę innych rzeczy. Ej, co to było? A, waciki. Waciki są kultowe. No, waciki są kultowe. Co ja sobie cała ta I tak naprawdę ja przeleciałam wtedy z Los Angeles, czyli byłam na totalnym tak zwanym jet lagu. Nie wiem, czy to wiecie, ale po długim locie po prostu jesteś nieprzytomny. I weszliśmy właśnie w tę scenę, kiedy później muzyka była Idzie noc, czyli tam moje czerwone buciki, stopy. Killer jest, czyli Cezary jest w wannie. I później rozmawiamy, pijemy wódkę i ja go wprowadzam w plan. W ten chytry plan, ten cały plot, prawda, jak mamy zdobyć, uzyskać te pieniądze. Pół banknotu od siary. Tak, i wtedy są te waciki, no więc po prostu ta Rysia, która się upija i dostaje $200, na co to mogę przeznaczyć. Co ja sobie za to kupię, waciki. Tak, waciki, tak. Już no Boże, to jest przecież 20 parę lat. Ponad 25. Więc już tak dokładnie nie potrafię cytować, ale myślę, że wielu ludzi, nawet bardzo młodych, potrafi cytować tę scenę. Absolutnie. To jest absolutnie kultowy film, więc chapeau bas przede wszystkim dla Juliusza Machulskiego i oczywiście Cezarego, który zrobił absolutnie wyjątkową rolę, a ja przy okazji przy nim również zabłysnęłam. I do czego dążyłem cały czas, bo Cezary Pazura powiedział mi, że gdzieś krąży już tak naprawdę i że są bardzo duże szanse, że powróci Killer z Killerem trójką. I zastanawiam się, czy gdyby przyszedł do pani na warsztat, ja bym bardzo chciała zagrać Killerkę, czyli Killerka. To może być trzecia część na przykład, czyli Ryszarda powraca. Widzi siebie pani znowu w butach Ryszardy? Absolutnie. Absolutnie. Po wielu latach myślę, że to mogłoby mieć sens. Spotkanie też z Killerem, czyli z Czarkiem. I w bardzo różnej, innej być może konfiguracji. Kiedy teraz rozmawiamy o wybitnych filmach, którymi tak naprawdę otaczaliśmy się i otaczamy, to nie uciekniemy od tego, że dzisiaj nagrywamy ten wywiad w Warszawie, ale tak naprawdę dopiero co była pani na festiwalu filmowym w Gdyni i zastanawiam się, już pani powiedziałem na samym początku, że czasami wychodzę z założenia, że proste pytania są najlepsze, ale jaki to był tegoroczny festiwal filmowy dla pani? Bardzo ważny, myślę. I ja w tym roku nie prezentowałam żadnego filmu. Bardzo żałuję oczywiście, ale coś tam robię, są przygotowywane te filmy. W zeszłym roku to było naprawdę bardzo wielki sukces i taki... Mówi pani o krótkometrażowym filmie? Tak, taki wielki sukces, ale nie taki nieoczywisty, bo nagle właśnie film Karoliny Porcari, debiut reżyserski, wspaniałej aktorki, debiutującej jako reżyserka, film Victoria, który był zrealizowany w ramach produkcji Studio Muka, dającej szansę młodym reżyserom do zaistnienia. Nagraliśmy ten film i ten film w zeszłym roku zdobył Grand Prix. Ja i Karolina zdobyłyśmy specjalne nagrody za ten film również. Ten film również, to jest też niesamowite, że stosunkowo niedawno, 3 miesiące temu w Nowym Jorku uzyskał Grand Prix. Jak również ja otrzymałam aktorkę, zostałam nagrodzona jako najlepsza aktorka. Nagroda imienia Elżbiety Trzewskiej właśnie w Nowym Jorku za ten film, więc to był wielki taki triumf. Ta moja sytuacja, jeżeli chodzi o festiwal filmów fabularnych w Gdyni, ale nie tylko fabularnych, bo przecież też te krótkometrażowe, które się gdzieś tam wpisują również, jest ten konkurs i docenienie pracy tych młodych reżyserów startujących, bo od tego wszyscy reżyserzy zaczynają od filmów krótkometrażowych. Nigdy nie dostają natychmiast filmu pełnometrażowego, także pierwszy krok. To jest bardzo ważne dla nas, dla aktorów, bo to jest ciekawe, ale dla tych młodych reżyserów. Praca z tymi młodymi reżyserami nad ich pierwszymi projektami to jest bardzo ważne, dlatego że oni startują. I jeżeli mają doświadczonych aktorów, to też mogą przeprowadzić tę realizację zupełnie inaczej i mogą osiągać sukcesy, docenienie nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, co daje im naprawdę ogromne możliwości zrobienia filmów pełnometrażowych. Także to jest bardzo ważne. Ale moja sytuacja tak naprawdę, jeżeli chodzi o Gdynia Film Festival, jest bardzo różna, ponieważ od ponad 10 lat, właściwie 11 rok już mieszkam w Gdyni, więc jestem tak slangowo mówiąc, jestem lokalesem. Więc nawet jak nie mam filmu, to po prostu ja mieszkam tam za rogiem, więc ja zawsze mogę przyjść. Znajomi. Tak, znajomi. Nikt mnie nie wyrzuci, wszyscy mnie znają. Więc też tak było troszeczkę w tym roku. Też wszyscy moi cudowni aktorzy, z którymi grałam, i reżyserzy, na przykład w tym roku też pojawił się, nie prezentując filmu, ale na przykład Jakub Skoczeń, z którym w zeszłym roku też miałam premierę filmu Chrzciny, gdzie grałam matkę, no właściwie bohaterem zbiorowym filmu Chrzciny w reżyserii Jakuba Skoczenia, również debiutanta, pomimo... Gratuluję nominacji do Orła, by the way. Tak, tak, dziękuję serdecznie. Zdobyłam za ten film też mnóstwo nagród. Jest to doskonały film. Jest ten bohater zbiorowy, to jest rodzina. I właśnie aktorzy, którzy tam występowali, którzy grali moje dzieci, prawda? Bo ja gram matkę 6 dzieci w tym filmie. Jest to film w pewnym sensie historyczny, ponieważ akcja dzieje się w 1981 roku, w dniu 13 grudnia, w dniu ogłoszenia stanu wojennego. I ci aktorzy, którzy grali, najmłodszy to jest na przykład Maciek Musiałowski, prawda? On grał, wspaniały, ale jest również Tomek Szuchart, prawda? Agata Bykowska. No wspaniali po prostu aktorzy, którzy po prostu, których spotykam teraz na tym festiwalu, prawda? Od lat znam również Marianę Zydek, którą teraz podziwiałam w filmie na festiwalu, w filmie Roberta Glińskiego Figurant, gdzie zagrała po prostu absolutnie genialnie. Nie mogę się doczekać, aż pójdę na ten film. Tak. Spotkałam również Magdę Cielecką, którą znam, nie wiem, od 30 lat. I nagle Magda mi mówi, słuchaj, muszę wyjechać z festiwalu, bo gram Apolonię, gdzie ja nagle sobie zdaję sprawę i mówię, Magdzie i rozmawiamy o tym, że ja w 2009 roku, kiedy była premiera Apolonii, i oni grają do dziś dnia. 14 lat. Tak, że ja widziałam to na premierze i Magda musi wracać z Gdyni do Warszawy, ponieważ ma spektakl. I nagle ja mówię o scenach konkretnych i Magda mówi, to jest niesamowite, dlaczego ty pamiętasz, jak to jest możliwe, że ty pamiętasz te sceny, że ty pamiętasz, także to są niezwykłe spotkania. Moje spotkanie na przykład z Grażyną Szapołowską, z którą dzień wcześniej pracowałam na planie filmu tutaj dla Netflix kręconego w Warszawie i nagle spotykamy się w Gdyni. No w ogóle po prostu spotkania z młodymi aktorami, którzy wchodzą. Zaczynają przygodę i grają cudownie, cudowne role, niekoniecznie obdarzone nagrodami. Bo te nagrody... I to jest całe moje życie też i cała moja kariera. Naprawdę nie trzeba się na tym zahaczać, dlatego że te nagrody nie są wymiernikiem tego, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. Naszym zadaniem jako aktorów, twórców jest po prostu tworzenie najlepiej jak potrafimy każdego dnia. Sztuki. Tak. Tak. I te nagrody oczywiście są przyjemne, ale są niewymierne. I możemy je dostać, albo ich nie dostać. I nawet jak je dostaniemy, to wcale nie znaczy, że jesteśmy wspaniali i że nasze życie dalej... No, najlepiej jak mówią o tym na przykład zdobywcy Oscara, że nagle później, nie wiem, przez parę lat, czy przez jakiś czas w ogóle nie mają ról. Tak, nie mają ról, albo mówię o aktorach, ale to mówię też o operatorach, o reżyserach, że jest bardzo trudno. To jest takie... Trzeba zachować jakiś taki relatywizm wobec rzeczywistości, która się dzieje, na przykład naszej trudnej rzeczywistości, z którą teraz się mierzymy, nie tylko artystycznej, ale tej rzeczywistości naszej. Tak. Czyli naszej wolności, naszych wyborów. Trzeba zachować taki relatywizm. Nie można wpadać w tą głęboką wodę. Nie można się... Trzeba po prostu bardzo... Trzeźwy umysł mieć. Tak, bardzo... Nawet nie wiem, czy racjonalnie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, jak to nazwać. Twardo stąpać po ziemi może coś? Nie, też nie. Każdego dnia zaczynać dzień od nowa i na świeżo. Otwierać się na to, co dzień przyniesie, co... Jak gdyby być otwartym, w ogóle jasnym, otwartym, świeżym, bez tych ograniczeń, bez... bez tego, co jak gdyby życie codzienne niestety i współczesne jak gdyby niesie. Ze wszystkimi ograniczeniami i wyzwaniami? Może? Wyzwaniami, ograniczeniami głównie. Ja dzisiaj z taką świeżością, o której pani mówi teraz, przeczytałem dopiero dzisiaj, mimo że gazeta jest już w kioskach kilka dni, pani okładkowy wywiad w Vivie i chciałem pani powiedzieć, że według mnie, w mojej opinii, przeczytałem dzisiaj ten wywiad dwa razy, jest to coś więcej niż rozmowa. Przez to, że ten wywiad... Tam były dwie rozmowy, tak, prawda? Tak, ten wywiad jest... I ono dotyczy też pokoleń, bo są moje córki też na... Tak. Na okładce. Opowiada, to jest więcej niż rozmowa, bo to jest prawdziwa historia i muszę powiedzieć, że skończyłem... I też moja teściowa tam funkcjonuje. Tak, w drugiej części. Żyje, niestety, tak. I zastanawiam się, bo wiem, że Domyślam się, że opowiedzenie tego wszystkiego było dla Pani też ciężkie. Domyślam się, że prawdopodobnie w procesie autoryzacji pewnie kilka razy zastanawiała się Pani, w których kwestiach chce się otworzyć, w których nie. I dlatego nie chcę poruszać jakby samej treści tego wywiadu, ale zastanawiam się, czy łatwo było Pani po prostu powiedzieć o tym. To nie jest łatwe, ale jednocześnie uważałam, że ponieważ ta historia tego niebezpiecznego życia zaczęła się już kilkanaście, jeżeli nawet nie kilkadziesiąt lat temu. Więc uważałam, że były pewne cezury. Na pewno 11 lat temu była pewna cezura, więc odniosłam się, która wywołała ogromny szum medialny, dużo ataków, a jednocześnie później zostało to określone przez sąd, że to było w interesie działania społecznego, to z czym, jak gdyby z tą całą prawdą o moim życiu, z którym wystąpiłam te 11 lat temu, że to było bardzo, miało znaczenie ogromne. Więc przez te 11 lat jak gdyby znów milczałam, ponieważ moje córki dorastały i to mogło być zagrożeniem dla moich córek. I pomyślałam, że po 11 latach warto było znów zrobić jakieś rozliczenie. Oczywiście za tym wszystkim również stoi taka osoba, która jest związana ze mną od wielu lat. Mówię o Kasi Przybyszewskiej, redaktor naczelnej Wiwy, którą jeszcze znam z poprzednich tytułów. Ja ją znam od kilkudziesięciu lat. Stąd to zaufanie? Absolutne zaufanie i wiara w to, że nie dopuścimy do powiedzenia czegoś, co mogłoby... Znaczy, przede wszystkim naszym tematem, czy też celem była właśnie szczerość i uczciwość i to, co jest ważne. To, co jest ważne, także to było trudne. Ten artykuł tak naprawdę miał się ukazać rok temu, ale tak, Kaszmir wtedy miała jeszcze 17 lat, czyli nie była dorosłą osobą. I nagle pomyślałyśmy, że musimy zaczekać. Dodatkowo przyszła śmierć mojej teściowej, która w tym całym procesie bardzo uczestniczyła, bardzo nas wspierała. Jako matka swojego syna, który był powodem tych wszystkich naszych nieszczęść i tego trudnego życia, niebezpiecznego życia tak naprawdę przez 11 lat. Jeszcze on bardzo nam zagrażał. To jest w ogóle jakaś niesamowita historia. I odejście jej było bardzo dla nas ciężkie. To bardzo dziękuję, że Pan o to pyta, bo to było dla mnie ciężkie, ale tym bardziej jeszcze cięższe, dlatego że to było bardzo ciężkie dla moich córek, czyli dla wnuczek Dorothy. One były bardzo związane. Ja, że tak powiem, w tym układzie byłam gdzieś tam... Gdzieś tam mimo wszystko obcą osobą, bo nie byłam z tej bezpośredniej rodziny. Chodzi Pani o więzy krwi? Czy... Tak, o więzy krwi. Chodzi mi o więzy krwi. I jakby tę pozycję cały czas respektowałam. Ale dla moich córek to był bardzo trudny moment. No i później to, że tak powiem, skalowało, narastało od śmierci Dorothy Morton. To jest moja teściowa. To tak bardzo eskalowało, że niestety doszło również do mojego załamania zdrowia, bardzo silnego. I wtedy bliska jej osoba pani pomogła? Tak. I to się stało w Stanach Zjednoczonych i zostałam uratowana. Przywrócono mnie do życia. Więc później jak gdyby kolejny rok minął i doszłyśmy do tej rozmowy, którą sfinalizowałyśmy właśnie teraz, w tym czasie. Mhm. I to jest coś bardzo ważnego dla nas. Mhm. Ale myślę, że ponieważ jak gdyby bohaterkami jesteśmy my, kobiety też w tej rozmowie, w tym artykule, w tej historii. W tej historii. My, figury, mhm. nie? Ten nasz ród. To myślę, że to ma też bardzo duże przesłanie. Misja. Tak, misję i takie przesłanie, przekaz w ogóle dla wszystkich kobiet, że mhm. po prostu powinny o siebie zawalczyć, mhm. że nie można się poddawać, że kiedy coś następuje takiego złego, to po prostu nasze życie jest najważniejsze mhm. i że jak gdyby nasz przypadek mhm. jest tym. Oczywiście ktoś może powiedzieć, to jest aktorka, jej było łatwo i tak dalej. Nie. Może byłoby w pewnych momentach łatwiej, ale i też bardzo trudno, mhm. bo ja musiałam zapracować na to wszystko. Mhm. Na nasze życie i na to, żeby dziewczyny, które są w tej chwili naprawdę no, niesamowite i jak gdyby podejmują dalsze wyzwania, ja je wspieram i są fantastyczne i one wybierają dalsze drogi mhm. niezależnie i w ogóle nie są pod jakimiś skrzydłami i jakieś przerażone, tylko mhm. są odważne, piękne, wspaniałe i jak gdyby walczą o swoje życie i o swój rozwój same. To jest po prostu coś genialnego, mówię o swoich córkach. Tak. Mhm. Także to jest przesłanie do wszystkich kobiet, niezależnie od wieku, a tym bardziej w moim wieku, bo wtedy, kiedy tą walkę o siebie podjęłam, to miałam 50 lat. Mhm. Czyli to moment wyprowadzki, pani mówi? Tak. To często myśli się, że Boże, to już kobieta, ale dziewczynki wtedy były jeszcze naprawdę małe. Niezależnie od wieku, czy masz 20 lat, 30, czy 40, czy 50, czy 60, czy nawet więcej. Jeżeli jesteś w sytuacji, która zagraża twojemu życiu, nie powinnaś się poddać, tylko trzeba szukać wsparcia i trzeba zawalczyć o swoje życie, mhm. a nie poddawać się oprawcy. Mhm. I nie rezygnować z siebie. Mhm. Nie można tego zrobić. Nie wiem, czy to pytanie teraz nie przekroczy pewnej granicy, ale słuchając tego, co pani mówi, zastanawiam się, czy teraz, na chwilę obecną, kiedy tu siedzimy, czuje pani już teraz brak strachu w sercu? Czy pokusiłaby się pani o takie stwierdzenie? Nie boję się. Mhm. Nie boję się. Chociaż sprawy nie są zakończone, ale się nie boję i nie mam strachu. Mhm. Nie mam strachu. Oczywiście moje życie jest takim i każdy jest takim roller coaster i są słabsze dni, słabsze momenty. To, co zawsze robię, moim takim wsparciem codziennym jest na pewno lektura i mam takiego przewodnika duchowego Eckarta Tolle. I to jest napisana rzecz. Mam te książeczki zawsze ze sobą. One są cieniutkie, więc bardzo fajnie. Mam też to zawsze online, prawda, i w formie internetowej. Ale mam też taką codzienną medytację, calm. I gorąco polecam, bo to również, jeżeli chodzi o zaśnięcie, też bardzo pomaga, a sen jest kluczowy, ale jednocześnie codziennie codziennie po prostu sobie zaczynam dzień od tej medytacji. I na przykład dzisiaj było o tym, że często mamy takiego wewnętrznego destroyer, czyli takiego zabójcę wewnętrznego, że po prostu myślimy cały czas o sobie, że nie jesteśmy doskonali, że nie jesteśmy good enough, że to wszystko po prostu trzeba przejść ponad tym, bo to, co mamy, czyli ta boskość, która jest w nas, czyli jesteśmy po prostu wspaniali i że to jest ponad wszystkim i że... I wie pan, to jest coś takiego, na przykład jak ja o tym myślę i to robię, tego słucham, to jest medytacja 10 minut w ogóle. Ale w ogóle cała moja fizyczność i cała moja psychofizyka zupełnie inaczej się buduje. Jestem wyższa, ja mam siłę, ja mam uśmiech na twarzy, moje czoło nie jest zmarszczone, czy po prostu jestem gotowa do życia, doceniam życie, doceniam ten dar, który jest nam dany, bo ten dar jest nam dany. Jesteśmy tutaj po to, urodziliśmy się i jesteśmy po to, żeby być szczęśliwi. I musimy to cenić i musimy to rozwijać, musimy to celebrować. Tak zamykając już temat wywiadu, ale pod koniec samego wywiadu, tak zakończyła Pani zdaniem, po którym padły 3 kropki. Chcę o to trochę dopytać, że po tych 11 latach nad morzem być może jest u Pani w sercu lekka chęć zmiany, że to już jest czas, żeby jednak pożegnać się z morzem. Dziewczyny moje córki Koko od 2 lat była w Paryżu, studiowała tam reżyserię filmową. Młodsza, Kaszmir, dołączyła do niej rok temu i uczyła się dalej w liceum online, w brytyjskiej szkole. I teraz nagle zamknęły Paryż, ponieważ Koko aspirowała, wybrała nagle, zachwyciła się, pojechała na festiwal, nie wiem, to był chyba luty czy marzec tego roku. To był festiwal dla młodych ludzi związanych z kinem do 25 roku życia. Koko miała 20, pojechała tam i tak się zafascynowała Londynem, poznała tam mnóstwo ludzi z całego świata, ale również studentów University of Arts London. I ja przygotowała całe dossier i tak dalej, aplikowała do tego, na ten uniwersytet i po prostu rozpoczęła teraz studia w Londynie. Więc cała mapa życiowa moja już te 2 lata temu, kiedy Koko wyjechała, później Koko dołączyła, Kaszmir dołączyła do niej do Paryża, a teraz nagle to się zmienia w ogóle jeszcze na inny. Ta mapa moja życiowa się nagle zmieniła i myślę, że może, że znowu jest czas, te dziewczyny mnie inspirują, to nie znaczy, że pojadę. Zaczęłam jeździć do Paryża, to nie znaczy, że przeniosę się do Londynu. Teraz być może odwiedzę Koko w Londynie, ale też inne miejsca może, to wszystko może czas jest. Te moje córki przynoszą, to jest też coś niezwykłego. Bo one przynoszą mi niezwykłą inspirację, bo one spoglądają na świat i tworzą już inaczej, tworzą sztukę, spoglądają na to, a jednocześnie jesteśmy, na przykład teraz podczas festiwalu w Gdyni byłam przez cały czas z moją młodszą córką Kaszmir i to było też coś niesamowitego, że szłyśmy po prostu na pokazy filmów i Kaszmir mnie brała za rękę i szłyśmy po prostu w Gdyni, po Świętojańskiej, żeby dotrzeć na festiwal. Szliśmy razem za rękę, to jest coś niezwykłego. Tak chodziłyśmy po Paryżu. Za chwilę będziemy chodzić tak po Londynie. To jest po prostu, życie jest piękne. Życie jest la vie est belle. Czyli tak już tytułem końca, jako ostatnie pytanie, rozumiem, że zgodziłaby się Pani z moją tezą, kiedy słucham, jak Pani pięknie opowiada o tej mapie życia, wspaniałe w ogóle to jest określenie, że tak naprawdę w Pani sercu dom jest tam, gdzie Pani bliscy. Tak, 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 tak. I dom jest w naszych sercach. Mhm. Dom jest w naszych sercach. Czyli kiedy wracamy, zawsze wracamy do siebie. Też jakaś, nie wiem, dignity. Godność. Godność i boskość również jest w naszych sercach. Możemy ją odnaleźć w kościele, w różnych religiach, w różnych w twórczości, w medytacji, ale tak naprawdę to jest w nas, jeżeli zawsze wracamy do siebie, tutaj, do swojego środka, do swojego oryginału, nie wiem, do swoich korzeni, do swojego tego diamentu, który mamy tam w środku, tej czułości, miłości, która jest w nas. To jest po prostu, to jest początek i koniec wszystkiego. I wydaje mi się, że to jest absolutnie fantastyczna puenta na zakończenie tej rozmowy. Pani Kasiu, bardzo dziękuję, za poświęcony czas. Był naprawdę zaszczyt i mam nadzieję, że do zobaczenia kiedyś. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dziękuję. Super. Dziękuję bardzo.